Proszę Państwa, przechodzimy do druku 1187, utworzenie zespołu szkół ogólnokształcących nr 19 w Krakowie, osiedle Widlowe 35. Jest to drugie czytanie. Uprzejmie proszę o przedstawienie sprawy pani dyrektor Korfek-Jasińska. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jest to drugie czytanie druku nr 1187. W związku z tym, że do projektu została złożona zarówno autopoprawka, jak i poprawki, informuję, że Państwo, czy przypominam, czy informuję, że Państwo radni uchwałą nr 1000 z 13 marca tego roku w sprawie zmiany uchwały nr 95 z roku 1999 uchwalającą czy ustalającą sieć szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, dokonaliście Państwo już zmiany adresu gimnazjum na siedzibę określoną czy wskazaną w akcie założycielskim dotyczącym utworzenia zespołu szkół ogólnokształcących nr 19. Dziękuję. Jest to pozytywna opinia Komisji Edukacji, ale są poprawki zgłoszone. Są zgłoszone poprawki. Czy pani dyrektor poprowadzi głosowanie poprawek? Czy tak. Szanowni Państwo, są zgłoszone poprawki pana Włodzimierza Pietrusa, pana Bartłomieja Gardy, pana Tomasza Urynowicza. Uprzejmie proszę, pan Tomasz Urynowicz, autor poprawek. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja zgłaszam wniosek o odłożenie terminu, odroczenie głosowania na pod koniec sesji. Wynika to z konieczności uzyskania opinii prawnej do treści poprawki. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przekładamy procedowanie w druku 1187 do czasu uzyskania. Bardzo proszę, w niniejszej sprawie, pan przewodniczący. Czyli ogłaszam przeniesienie głosowania druku 1187. Czy ktoś z Państwa? Ale ja myślę, że dyskusję możemy też później. Dobrze, Szanowni Państwo, na życzenie Państwa przeprowadzamy, cofamy się do druku 1187. Mamy poprawki tutaj, ale chyba w mniejszej sprawie mam tu zaznaczone i dopuszczam do głosu pani Barbara Krawczyk. Momencik, ale jeszcze, czy ktoś z radnych zechciałby zabrać głos? Zwracamy. Czy ktoś z Państwa radnych, sprawa, dyskutujemy, przypominam, druk 1187. Czy ktoś z Państwa radnych? Pan radny Tomasz Urynowicz, bardzo proszę. Jeszcze raz. Pani Przewodnicząca, wątpliwość, o której ja mówiłem, która powoduje jakby odroczenie głosowania, związana jest z czystą formalną rzeczą, która ma oczywiście istotny wpływ na procedowanie, to znaczy na rozstrzyganie głosowania tej poprawki i projektu uchwały generalnie. Więc jeśli można byłoby zaproponować wszystkim Państwa, bo to także dla kolegów, którzy będą wnioskować prezentować własne poprawki, dosyć istotna opinia. Oczywiście. Więc ja proponuję, żebyśmy dokonali wysłuchania mieszkańców, aby tą dyskusję z udziałem radnych po uzyskaniu przeze mnie opinii prawnej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z powyższym dopuszczam do głosu panią Barbarę Krawczyk i panią Agnieszkę Małotę. Każdy z Państwa w związku z tym zrobimy przesunie, wiecie, w ogóle całej dyskusji, bo to nie ma. Szanowni Państwo, ze względu na to, że jest dość duże zamieszanie, pan Urynowicz poprosił o tym, żeby jakąkolwiek dyskusję przełożyć na czas uzyskania opinii prawnej. W związku z tym przekładam dyskusję łącznie z dopuszczeniem do głosów mieszkańców na czas, kiedy będziemy ze wszystkim gotowi i wtedy omówimy jeszcze raz wszystkie poprawki. Dam głos osobom, które się zapisały. Wtedy, kiedy uzyskam opinię prawną, przenoszę procedowanie druku 1187 na czas uzyskania opinii prawnej. Dziękuję. W sprawie formalnej. Bardzo proszę. No jeżeli jest porządek ustalony, oczywiście pani może dokonać takich zmian. Jeżeli jest wola po prostu tutaj strony rodziców zabrania głosu, no więc ja widzę, bo to rozumiem, ja rozumiem. Że jeżeli będziemy, ta opinia może trwać za 3 godziny, czyli będziemy trzymać tu Państwa przez 3 godziny. No jest to troszkę nierozsądne.
Szanowni Państwo, rozumiem troskę Pana Radnego, ale jeżeli głosujemy nad danym drukiem, to głosujemy w całości. Będziemy wiedzieli, jakie są opinie prawne i w związku z tym przenoszę dyskusję wtedy, kiedy to będzie wszystko gotowe, stronę społeczną. Bardzo Państwa przepraszam, ale nie możemy dokonać część dyskusji w tej chwili, część potem, bo być może opinie prawne zasadniczo zmienią cały bieg dyskusji i tego, co Państwo będziecie mówili, czy jakie będziecie mieli do nas sugestie czy zastrzeżenia.